Ach, radujmy się wszyscy, gdyż nadeszła dobra nowina. Nasz okres oczekiwania nareszcie dobiegł końca. I niczym dar samych niebios pojawiła się data premiery nowych odcinków w serialu Steven Universe. Tak, nareszcie nasza udręka zakończy się 9 kwietnia. Cartoon Network oficjalnie potwierdził tę datę, a nawet wypuścił krótką animację świętującą nowe odcinki i zapowiadającą całkiem nową historię, którą opowie nam Steven. Przeanalizujmy ten zwiastun scena po scenie. Animacja rozpoczyna się od ujęcia pokazującego sylwetki wszystkich 4 diamentów. Co prawda nie mają one zbyt wiele szczegółów, ale w oczy rzuca się jedna rzecz. Z wyjątkiem grubych czarnych konturów wyraźnie oznaczono na nich także miejsca, w których diamenty mają swoje klejnoty. Zobaczymy, iż biały diament ma zaznaczony tylko jeden klejnot, co zdaje się obalać wszystkie teorie mówiące o tym, jakoby biały diament był fuzją. W tym moją teorię. Dobrze, że przynajmniej nie zrobiłem o niej filmu. Pozostałe diamenty także mają tylko po jednym zaznaczonym klejnocie, co potwierdza, że także i one fuzjami nie są. Co więcej, ustawienie diamentów na tym rysunku wcale nie jest przypadkowe. Wyraźnie odzwierciedla ono hierarchię panującą wśród diamentów. Biały diament jest największy i góruje nad wszystkimi, żółty i niebieski stoją naprzeciwko sobie i są sobie równoważne, co znaczy, że dzierżą taką samą ilość władzy, podczas gdy różowy diament jest pokazana jako najmniejsza i to w samym dole, co oznacza, że ze wszystkich ma ona najmniej władzy i jest najmłodsza. Następnie sylwetki diamentów przekształcają się w ich logo, którego używały jeszcze zanim różowy diament odeszła z tego świata. Diamenty w logu są ustawione dokładnie tak samo, dalej z wyraźnie zaznaczoną hierarchią. Później pokazuje nam się data, 9 kwietnia, hura, to już tylko niecały miesiąc, a z kolei dalsza scena pokazuje nam, jak przebiegał proces kolonizacji. Widzimy, jak jedna planeta za drugą oraz ich księżyce zostają przejęte przez różne diamenty, a to przez symbol oznaczający biały diament, a to niebieski, a to żółty, co symbolizuje, który świat został kolonią którego diamentu. Ze sposobów, w jaki są przedstawione te planety, możemy wnioskować, iż przestrzeń między nimi jest metaforyczna, niedosłowna. Nie są to planety znajdujące się w jednym układzie słonecznym, ani nawet blisko siebie. Przestrzenie między nimi są umowne i prawdopodobnie te planety są tak naprawdę od siebie bardzo, bardzo daleko położone. Wreszcie dochodzimy do naszego Układu Słonecznego oraz do naszej pięknej, zielono-niebieskiej planety Ziemi. I tu rozpoczyna się proces kolonizacji. Ziemia, tak jak wcześniej pokazane planety, zostaje przykryta logiem różowego diamentu. Jednak w tej kolonizacji jest coś innego, co różni od pozostałych. Podczas gdy inne planety po prostu zostawały zasłonięte logami. Tutaj widzimy, jak różowy diament wyciąga swą dłoń i sięga po Ziemię, co zdaje się symbolizować bardziej proaktywne podejście do całej sprawy. Zupełnie jakby Ziemia miała oryginalnie nie być skolonizowana, ale różowy diament, który bardzo chciał mieć swoją własną kolonię, naciskał na to i wbrew wcześniejszym planom kolonizacja Ziemi została rozpoczęta. Czyżby była to zapowiedź tego, iż oryginalnie diamenty zamierzały zostawić Ziemię w spokoju, jako że planeta już miała rozwinięte życie? Czy to różowy diament nalegał, aby jednak mimo wszystko kolonizować Ziemię? Cóż, prawdopodobnie dowiemy się tego w kwietniowych odcinkach. Z tego, co na razie ujawniono na ich temat, wiemy, iż ma być ich w sumie 5 i mają być one emitowane nie w jednej kupce, a co tydzień. Mają one także zawierać jeden story arc, czyli opowiadać jedną historię. Tak jak wcześniej, odcinki opowiadały nam na przykład o tym, jak Greg został porwany przez diamenty i jak kryształowe klejnoty go odbiły, albo o tym, jak Steven i Connie się pokłócili. Czyżby ten story arc miał opowiadać nam o różowym diamencie oraz o tym, jak przebiegała wczesna kolonizacja Ziemi? Cóż, przekonamy się 9 kwietnia. Nim jednak ten dzień nadejdzie, niczym różowy diament sięgnij swą dłonią i daj temu filmowi łapkę w górę. Zasubskrybuj także ten kanał, a wtedy YouTube powiadomi cię natychmiast, gdy tylko diamenty powrócą na Ziemię, aby kontynuować jej kolonizację.